Dzień Kowalskiego dla Sportowe Wałbrzych TV. Witam serdecznie. Jesteśmy po wczorajszym meczu z Austrią na Euro 2024. Spotkaniu, wykonaniu reprezentacji Polski na pewno fragmentami, czy nawet większymi fragmentami słabszym niż spotkanie z Holandią, które ja osobiście wbrew opinią wielu uważam za spotkanie też większymi fragmentami dobre, czy nawet bardzo dobre. Oczywiście wielkich nadziei przed Euro nie było tego tradycyjnego pompowania balonika, ale właśnie w meczu z Holandią, to o czym ja sam wielokrotnie mówiłem, nie zależało mi aż tak na wyniku, bo on jakoś specjalnie sytuacji polskiego futbolu by nie zmienił, ale chciałem właśnie zobaczyć taką drużynę, jak zagrała z Holandią. Drużynę waleczną, bez kompleksów, drużyna, która meczu swojego nie przegrała jeszcze w szatni. Taką drużynę chciałem zobaczyć, już nie wnikając w poszczególne oceny poszczególnych zawodników czy decyzje trenera Probierza. Bardzo fajnie to spotkanie wyglądało i mi po prostu o to chodziło. Stąd też oczekiwania przed meczem z Austrią były na pewno większe. No, był to też nasz kolejny mecz o wszystko, ale mecz o wszystko trochę w innym kontekście, bo wydaje mi się, że mieliśmy tutaj realną szansę powalczyć o jakiś dobry wynik, który jeszcze do ostatniego spotkania przedłużałby nasze szanse. Mecz z Francją nie uważam, żeby był meczem o honor, jak to tradycyjnie bywało, mecz otwarcia, mecz o wszystko, mecz o honor, bo też nie uważam, że w tych dwóch pierwszych meczach zagraliśmy jakoś niehonorowo, nie pokazaliśmy honoru. Nawet w tym meczu gorszym z Austrią zagraliśmy dość otwartą piłkę i o to chodzi. I tak jak powiedział właśnie trener Probierz, w pełni się z tym zgadzam. Traktujmy to jako element budowy nowej drużyny i na pewno te dwa mecze już, niezależnie od tego, kto się stanie w meczu z Francją, dają dobre podwaliny. Jest to dla mnie dobry, pierwszy, praktycznie absolutnie pierwszy etap budowy nowej reprezentacji i też to, o czym już kiedyś wspominałem w jednym z moich felietonów, trener Probierz jest w szczególnej sytuacji, ale może odegrać bardzo istotną rolę dla rozwoju polskiego futbolu, budowy tej reprezentacji, w której oczywiście on dokonuje zmiany pokoleniowej. Na pewno będzie wyszukiwał kolejnych zawodników, ale właśnie te dwa mecze na Euro, nawet ten z Austrią, według mnie pokazują, że ta drużyna idzie w dobrym kierunku. A że nasz futbol jest taki, jaki jest, też większość z Was na pewnie moje zdanie. Zbudujmy system, zreformujmy polski futbol, stwórzmy odpowiednie warunki do szkolenia młodzieży, do zarządzania i wtedy zbudujmy jakiś plan i wtedy możemy dokonania oceniać kolejnych, czy roczników młodzieżowych, czy także reprezentacji seniorskiej. Mam nadzieję, że w meczu z Francją zagramy podobnie. Oczywiście wiemy, z kim gramy. Zagramy otwarty futbol, ale nie na hura i naprawdę zaprezentujemy się dobrze, pozostawiając dobre wrażenie. Dziękuję. To był Justyn Kowalskiego dla Sportowe Wałbrzych TV.